Szanowni Radni, pracując dalej nad porządkiem obrad, uprzejmie proszę o powołanie komisji skrutacyjnej. Wybrana ta komisja musi być spośród członków Rady Miejskiej. Czy zgłaszamy kandydatów? Czy ktoś się zgłosi sam do pracy? Ja osobiście bym proponował panu, przepraszam, radny czekała, bo był ostatnio szefem tej komisji, czy wyraziłby zgodę na bycie członkiem komisji rotacyjnej? Wyrażam zgodę. Dziękuję. Ja bym proponował, żeby ta sama komisja, co poprzednie wybory przeprowadzała, żeby ta sama komisja przeprowadzała te wybory. Tak, jak to były szefu za panem czekała? Ja, pan Mariusz Jaroński i pan Gawałek. Czy pan Gawałek wyraża zgodę? Pan Jaroński wyraża zgodę? Wyrażam. Dziękuję uprzejmie. Proszę pana radny Kasperczyk. Ja bym zgłosił pana radnego Czarka. Czy pan Kraj wyraża zgodę? Dziękuję uprzejmie. Dziękuję uprzejmie. Kto z państwa radnych jest za wnioskiem formalnym pana Kasperczyka o zamknięciu komisji? Głos. Dziękuję uprzejmie. Komisja skrutacyjna została wybrana. Pan czekała, pan Jaroński, pan Karol, uprzejmie proszę o przygotowanie się do głosowania i wybranie przewodniczącego spośród siebie. W tym czasie protokół z posiedzenia zespołu opiniującego kandydatury na radników do sądów powszechnych. Poproszę pana Henryka Krakowiaka o odczytanie. Protokół posiedzenia zespołu opiniującego kandydatury na radników do sądu powszechnego na kadencję 2012-2015. Ja z 20. Przepraszam, mam. To tu jest 15, a tu jest 16. 15. Z dnia 20 października 2011 roku zespół opiniujący kandydatury na radników do sądu powszechnego na kadencję 2012-2015 powołany uchwałami Rady Miejskiej w Łódzku z dnia 29 czerwca 2011 roku z dnia 30 sierpnia 2011 roku w składzie Kazimierz Krakowiak Henryk, starosta Barbara, Zapata Adam, Gałkowski Rafa. Spotkał się w dniu 20 października 2011 roku i stwierdził, że zgodnie z artykułem 163 paragraf 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku prawo o ustroju sądów powszechnych Rada Miejska w Łówku winna dokonać wyboru ławników na kadencję 2012-2015 najpóźniej do 31 października bieżącego roku. Zgodnie z pismem Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 20 maja 2011 roku Rada Miejska w Łówku mogła wybrać następującą ilość ławników. Do Sądu Rejonowego w Nowym Tomyślu dwóch ławników, do Sądu Rejonowego w Grodzisku Wielkopolskim do orzekania z zakresu prawa pracy jednego ławnika. Do dnia 30 czerwca 2011 roku do Urzędu Miasta i Gminy wpłynęły 3 zgłoszenia kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Nowym Tomyślu. Pani Elżbieta Kasperczak, zgłoszona przez prezesa Sądu Rejonowego w Nowym Tomyślu. Pani Katarzyna Luk, zgłoszona przez Stowarzyszenie Nasz Dom, Lipka Wielka. Pani Małgorzata Dziekoń, zgłoszona przez 60 obywateli mających czynne prawo wyborcze i zamieszkujących stale na terenie gminy Lwówek. Wszystkie spełniały wymagania określone w ustawie z dnia 27 lipca 2001 roku prawo o ustroju sądu powszechnych. Jednocześnie do Urzędu Miasta i Gminy Lwówek nie wpłynęło żadne zgłoszenie na ławnika do Sądu Rejonowego w Grodzisku do orzekania zakresu prawa pracy. Po zapoznaniu się z materiałami dotyczącymi powyższych kandydatów zespół dokonał oceny i stwierdził, że wymagane dokumenty, do których należą zgłoszenie osoby kandydującej zawierające wymagane dane osobowe, dane podmiotu zgłaszającego, zaświadczenie z Ministerstwa Sprawiedliwości Krajowy Rejestr Karny, zaświadczenie lekarskie, oświadczenie, iż nie toczy się postępowanie karne wobec kandydatów, dwa zdjęcia spełniały wymóg ustawowy i zgłoszony kandydat zapisał pozytywnie. W posiedzeniu nie uczestniczył sędzia Sądu Rejonowego w Grodzisku Wielkopolskim, pan Rafał Gałkowski, ponieważ stwierdził, iż nie jest wymagana jego obecność z uwagi na brak kandydata na ławnika do Sądu Rejonowego w Grodzisku Wielkopolskim do orzekania zakresu prawa pracy. Informację przekazał sekretarz gminy pan Maciej Piechowiak. W posiedzeniu również nie uczestniczył sędzia Sądu Rejonowego w Nowym Tomyślu, pan Adam Zapłata, ponieważ w dniu dzisiejszym prowadził sprawy sądowe, dzień wokandowy.
W związku z powyższym protokół zespołu opiniującego zostaje przesłany do wyżej wymienionych sądów drogą pocztową. Podpisy zespołu. Dziękuję. Dziękuję za pomoc. Czy komisja skrutacyjna jest gotowa do przeprowadzenia wyborów? Otrzymali kartę do głosowania? To jest dla pana Jarońskiego, tak? Czy to jest dla pana? Pan z kartą, tak? Proszę państwa o skreślenie dwóch kandydatów i za chwileczkę proszę pokazać wszystkim urnę. Urna jest pusta. Państwu też tutaj na wygodnie. I za chwileczkę prosimy państwa o rzucanie głosów do urny. Jeśli tak, to bardzo proszę
wszystkich Państwa o oddawanie, porzucanie głosów do urn. Według listy radna Bartłomiej Czekała. Pani radna Fornalik-Lisek, bardzo proszę. Pana radny Zbigniew Gawek. Pan radny Mariusz Zieloński. Pan radny Andrzej Jędrzejczak. Kachel. I pan radny Andrzej Kospeczek. Pan radny Arkadiusz Kazimierczak. Pan radny Henryk Krakowiak. Pan radny Andrzej Loba. Pan radny Ryszard Tarkowski. Pani radna Barbara Starosta. Pan radny Łukasz Stelmaszyk. Pani radna Gabriela Woźna. I pan radny Henryk Żuchowski. Bardzo proszę o zabranie urny. Wszystkie głosy zostały wrzucone, w związku z czym informuję, że komisja sekretacyjna udaje się na przejrzenie głosów i sporządzenie protokołu. Dziękuję, na razie. Tak, wznawiam obrady, zakończyłem przerwę. Szanowni Państwo, protokół Komisji Skrutacyjnej z wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Nowym Tomyślu. Komisja Skrutacyjna w składzie. Radny pan Bartłomiej Czekała, przewodniczący. Radny pan Mateusz Kachel, członek. I pan radny Mariusz Jaroński, członek. Stwierdza, że przeprowadzono głosowanie tajnym na 15 radnych obecnych na 15 sesji Rady Miejskiej w Łówku. Udział w głosowaniu wzięło 15 radnych. Komisja stwierdza, że Rada Miejska ustaliła, iż wybrani są ci kandydaci, którzy otrzymali największą liczbę głosów. Na kandydatów na ławników oddano 27 głosów, w tym głosów ważnych 27, głosów nieważnych 0. Liczba tych głosów dodam wynika z tego, że zgodnie z regulaminem można było głosować najmniej dwóch kandydatów. Niektórzy radni głosowali tylko na jeden kandydata, stąd taka liczba głosów. W wyniku dokonanego obliczenia Komisja Skrutacyjna stwierdza, że kandydaci na ławników do Sądu Rejonowego w Nowym Tomyślu otrzymali następującą liczbę głosów. Pani Dziegun Małgorzata otrzymała 12 głosów. Pani Kasperczak Elżbieta otrzymała 7 głosów. Pani Ruch Katarzyna otrzymała 8 głosów. W wyniku powyższego Komisja Skrutacyjna stwierdza, że na ławników do Sądu Rejonowego w Nowym Tomyślu na kadencję 2012-2015 wybrani zostali. Pani Dziegun Małgorzata, która otrzymała 12 głosów. I pani Ruch Katarzyna, która otrzymała głosów 8. Główek dnia 26 października 2011 roku podpisała komisję. Dziękuję Państwu bardzo.